Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Z wyrokami sądów, jak to się mówi, się nie dyskutuje, jakkolwiek wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 marca 2011 jest kontrowersyjny i wzbudza emocje, to zobligowani jesteśmy wprowadzić go do polskiego porządku prawnego, gdyż wyrok Trybunału wchodzi w życie z automatu 21 grudnia tego roku. Nadmienić należy, że to nie polskie prawo wprost, ale dyrektywa Unii Europejskiej była niezgodna z prawem tejże Unii, o czym orzekł Trybunał w swoim wyroku. Szczegóły omówił w imieniu wnioskodawców pan poseł Schulz, więc nie będę przytaczał tego projektu. Platforma Obywatelska popiera omawiany projekt ustawy i wnioskuje o natychmiastowe przejście do drugiego czytania. Dziękuję bardzo.